dochodzimy do ronda. No i już kręcą się tutaj ludzie. Zaraz podejdziemy tam dalej. Nie, tutaj ta część jeszcze z torami nie jest gotowa, ale spójrzcie, jak tu będzie ładnie. Kilka poziomów parkingu. Tutaj można pooglądać zakopiańskie inwestycje. No i idziemy. Tak jak wy byście szli na autobus albo właśnie wysiadłszy z autobusu. Ten kolor zielony bardzo mi się podoba. Dźwięki Zakopanego. Gdybym nagrał taki film, to obowiązkowo musiałyby się pojawić takie busy. Tam gdzie ta fotowoltaika kiedyś był sklep meblowy. Black Red White chyba. Nawet coś tam kupowaliśmy. Ale już go chyba nie ma. No fajowo. Tutaj zobaczcie, są przystanki jeszcze ze zdjęciami dworca w starej formie. Szkoda, że te wszystkie przystanki tej komunikacji miejskiej nie mają żadnego charakteru związanego tutaj z regionem. Są takie zwykłe niebieskie, ale tutaj jest bardzo fajnie. Tutaj te większe szwagropole. Bardzo fajnie i powiem wam, nie wiem, czy to już wszystkie autobusy przenieśli, czy nie, ale jakiś mały ruch tutaj obserwuję. Przystanki, zobaczcie, super, bomba. Tam było zdjęcie tych autobusów od tyłu, teraz tutaj jest front. Tu mamy dworzec chyba jeszcze w przedwojennej odsłonie. No.
miejsc pasażerskich 18, obsługa 1. Widzicie, te budynki nie zmieniły z grubsza swojego kształtu. Bardzo ładne te przystanki. Fajowo. Czekajcie, jakieś zdjęcie bym tutaj zrobił z Giewontem, bo można. Ten Giewont tam nam się w tle pięknie prezentuje. Stąd będzie wszystko ładnie widać. Dajcie znać, czy wam się podoba. Skrytki bagażowe czynne od 8 do 19. To też będzie pięknie witał ludzi w pociągu. Neon odświeżony, zdaje się. No dobrze, to tyle. Jak widzicie, tutaj też rondo z nowym asfaltem. Pięknie. Sporo się dzieje. I to na plus.